Kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale i tym razem przychodzę do Was z haulem zakupowym, ale nie będzie to już taki zwykły haul, ponieważ już będzie też on po części świąteczny. No i co? Ja zabieram się za pokazywanie, a Wy oczywiście tradycyjnie możecie zostawiać łapki w górę oraz subskrybować mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Dzisiaj przygotowałam zarówno tutaj ubrania, tak jakże piżamki, kapcie, butki, tak jak tutaj na dole stoją, jakieś takie dodatki, też trochę bielizny, więc wszystkiego po trochu. No i co? Dobra, myślę, że zacznę. Nie wiem do końca, od której strony zacząć, ale może zacznę od... A zacznijmy od tej strony. I wezmę pierwszą rzecz, którą akurat mam pod ręką, tak się prezentuje. Jest to ogólnie taka bluza, taka trochę polarkowa, w takim kolorku, w sumie takim brudnym róż. Tak się ona prezentuje, z przodu, tu jeszcze z tyłu. Oczywiście zaraz zobaczycie, jak to na mnie wygląda. Ja ją lubię nosić właśnie do tych getrów z Pinka, z Victoria's Secret, które mam właśnie na sobie. I powstaje fajna stylizacja, dodatkowo jest to ciepłe i jest też to mega wygodne. Więc zobaczcie, jak to się teraz prezentuje na mnie. Tak się to na mnie prezentowało, jeszcze dodam, że kupiłam to w Sinsale'u. Teraz to odwieszę i idąc dalej, idę już może od tej strony, mam następną rzecz w sumie, taką bluzę, tak się prezentuje, jest to taka bluza w takim kolorku czerwonym z taką myszką Mickey, jak tutaj możecie zobaczyć, tak się prezentującą. Do tego tutaj na jednym rękawku ma jeszcze taki fajny napis Mickey, nie wiem, czy to dobrze widać. O, tak się prezentuje. Jest to taka bluza, tutaj ma kieszonki jeszcze, zobaczcie. Jest ona taka trochę dłuższa, taka bardziej tutaj schodząca, aczkolwiek to zależy, jak ją ubierzemy. Ma oczywiście jeszcze kapturek i tą bluzę również kupiłam w Sinsale'u. A teraz zobaczcie, jak ona wygląda na mnie. Następna rzecz, tak się prezentuje, jest to taki t-shirt, jest on również z Sinsale'a. Tak jak wspominałam, tak się prezentuje, jest to biały t-shirt z Grinchem zielonym. Jeżeli, wydaje mi się, że spora część osób na pewno oglądała ten film, w sumie bajkę, ja również miałam okazję obejrzeć. A jeżeli jeszcze nie oglądaliście właśnie, to sobie wpiszcie tytuł, bo naprawdę bardzo, bardzo fajna świąteczna bajka. No i co? Tak się prezentuje ten t-shirt, taki właśnie typowo świąteczny. A teraz zobaczcie, jak on wygląda na mnie. No i następna rzecz, którą już mam na sobie, tak się prezentuje, jest to właśnie ta bluza z takim reniferkiem. Jest to również z Sinsale'a. Mega mi się podoba, jest cieplutka, jest wygodna, tak się ona tutaj prezentuje. Taki słodki reniferek z takim fajnym nosem, z takiego fajnego materiału. Jest w kolorku takim różowo-pudrowym. Tutaj możecie jeszcze zobaczyć z tyłu, jak ona wygląda. Ma też tutaj kapturek właśnie. I tak jak teraz właśnie na przykład do getrów jest bardzo fajna, do jeansów będzie również pasowała, więc taka fajna, wygodna, cieplutka, świąteczna bluza. I teraz już przechodzimy do tej części i mam tutaj piżamkę, która jest Sinsale'a, jest ona świąteczna, jest też z reniferkiem podobnym jak mam na bluzie, przepraszam. I tak się ona prezentuje, jest to taka górna część, to jest właśnie taka bluzeczka z długim rękawkiem, z takim fajnym nosem. I do tego jeszcze, zdejmę to z wieszaczka, do tego jeszcze mam tutaj, zobaczcie, tak się prezentujące, oj, spadło mi, tak się prezentujący dół, czyli takie shorty, takie krótkie spodenki, tak wyglądające, też takie świąteczne. No i co, i teraz możecie zobaczyć, jak ta piżamka się na mnie prezentuje. Powiem Wam, że jak weszłam do Sinsale'a, zobaczyłam również drugą piżamkę, która również jest prześliczna, również z reniferkiem, tylko w trochę innym wydaniu. Jest ona z takiego innego materiału, również mamy tutaj takie shorty, takie krótkie spodenki, do tego górna część jest taką bardziej bluzą. W ogóle zobaczcie, jaki piękny jest ten reniferek. Oczywiście złote detale, a złoty to jest mój ulubiony kolor, ale to już pewnie wiecie, bo często się powtarzam. I tak się prezentuje górna część, jeszcze ma tutaj taki kapturek, jest takiego mega, ale to mega milutkiego materiału. I teraz macie okazję zobaczyć, jak ta piżamka się prezentuje na mnie.
już mowa o piżamkach, mam na myśli przede wszystkim te dwie, to nie mogłoby zabraknąć również świątecznych kapciuszków, które tutaj tak są powieszone z przodu. No i oczywiście, jak widzieliście, na piżamkach są reniferki i kapciuszki są również takimi reniferkami. Oczywiście złoty kolor z beżowym, takie fajne kapcie. Takie, wiecie, cieplejsze, typowo świąteczne, tak się prezentują takie reniferki. No i pasują zarówno do tej piżamki, która właśnie tutaj jest, jak i zarówno do tej drugiej piżamki. Pasują do jednej i do drugiej. I właśnie jak lubicie tak na święta typowo, no to fajne połączenie. Również kapciuszki kupiłam w Sinsay, już nawet nie wiem, czy wspominałam o tym. No moi kochani, jak już mówimy o świętach, to idźmy dalej w tym samym klimacie. I kupiłam sobie w Sinsay, bo jak możecie zauważyć, większa część rzeczy będzie w Sinsay, a ja uwielbiam ten sklep. Kupiłam sobie 5-opak majteczek, tak się pięknie prezentujących, oczywiście świątecznych, tak jak wspominałam. Tak, tutaj mamy pierwszą parę, może ja Wam tak to lepiej pokażę. Tu mamy następnie drugą, takie czerwone, typowo świąteczne kolory. Tu mamy takie szare, takie zobaczcie, bałwanki, laski cukrowe, choineczki, śnieżynki i inne tego typu właśnie świąteczne motywy. I nawet tutaj z drugiej strony lepiej widać, bo jest więcej tych obrazków, prezenty i nie tylko. Tu mamy takie czarne oraz jeszcze czerwone, również z tymi samymi elementami, które Wam już wcześniej wymieniałam. Takie fajne świąteczne. Zazwyczaj Wam bielizny nie pokazuję, ale stwierdziłam, że w sumie takie fajne świąteczne są i tak dalej, więc mogę Wam pokazać, a co mi tam szkodzi. I jak jesteśmy już właśnie na etapie bielizny, to również w Sinsay kupiłam sobie taki staniczek, tak się prezentujący, w sumie nawet po części można powiedzieć taki brylant, bo jest taki ozdobny. Jest on prześliczny, mega mi się spodobał, jak go zobaczyłam, to wiedziałam, że muszę z nim wyjść. Ma on takie tutaj, zobaczcie, takie śliczne gwiazdki, tu jeszcze taka koronka, tutaj taki jeszcze w kolorku różowo-złotym taki pasek, tak się prezentuje. Oczywiście bielizny Wam nie będę mierzyła. No i idziemy dalej i kupiłam sobie również szaliczek w Sinsay, ponieważ mi się mega spodobał. Mega mi się spodobał jego materiał w kolorze czarnym, ponieważ mam również taką kurtkę, którą kupiłam w Bershce, taką właśnie, ja na to mówię krówka, bo w sumie ona jest taka biało-czarna. No i właśnie stwierdziłam, że będzie mi pasował ten szaliczek, tak chyba mówiłam o tym, był z Sinsaya i były też inne kolory, na pewno był kolor taki różowo-pudrowy albo taki brudny róż, nie pamiętam już dokładnie. Aczkolwiek ja wziąłam czarny, ponieważ będzie mi pasował, o tutaj nawet Wam mogę tak go pokazać. Tak się prezentuje, naprawdę mega ładny i mogę Wam jeszcze tutaj gdzieś przy okazji wkleić tą kurtkę i właśnie ten szaliczek, jak to ładnie wygląda razem w połączeniu. No i jak mogliście zauważyć, całą górę już Wam pokazałam, ale schodzimy w dół. Ponieważ to nie wszystko. Kupiłam sobie, a bardziej, no może zacznijmy od tej części, kupiłam sobie również w Sinsay taką gąbkę. Mega mi się spodobała, jest ona prześliczna, jest to taki jednorożec. No i stwierdziłam, że Wam pokażę. Ona też nie była jakaś, wiecie, droga, więc sobie kupiłam. A co tam mi szkodzi, będę się umyć jednorożcem. I następną rzecz, którą również kupiłam w Sinsay, są to takie długopisy z takimi leniwcami. Chyba, czy to Miśko Ala? Leniwce chyba. Tak mi się wydaje. No i co? I przechodzimy już chyba do ostatniej części, czyli do budków. W sumie to chyba będą te budki z Dizzy. To będą jedyne rzeczy, które nie są z Sinsay, bo jak tak patrzę tutaj jeszcze do góry, to zobaczcie, wszystko jest z Sinsaya, ale właśnie Sinsay, ja tak mam, jak idę do Sinsaya, niby nie mam nic konkretnego, a wychodzę z siatką zakupów. No i kontynuując o budzikach, kupiłam sobie dwie pary butów właśnie z Dizzy, jak możecie tutaj zauważyć. I pierwsza para tak się prezentuje. Są to takie, można powiedzieć, buty po części, aczkolwiek ja uwielbiam właśnie takie buty, są to takie śniegowce. I tu jest właśnie pierwsza para, coś co jest takie zabawne, to tutaj nie mamy prawy, lewy but. No i co, tak one się prezentują z takim fajnym futerkiem, mega ładnie wyglądają do wszystkich stylizacji, które tutaj Wam pokazywałam już w sumie. I to jest właśnie pierwsza para, ale jest jeszcze druga, którą mam w kartonie, która jest również tak samo ładna, również pasuje. Otworzę i tak się ona prezentuje, ponieważ są to również takie śniegowce, aczkolwiek w takim pięknym, złotym kolorku. Tak się prezentują, już drugiego Wam nie będę wyjmować i pokazywać, aczkolwiek tak one tutaj wyglądają. Oczywiście złoty mój ulubiony kolor, nie mogłoby go zabraknąć. Więc takie budki, schowam je może na razie. No i co? Odłożę to tak na szybko, tutaj położymy. No i co? Ja
się już podnoszę, ponieważ tak się w sumie prezentowały wszystkie rzeczy, bo już Wam wszystko pokazałam. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał, więc pamiętajcie oczywiście o zostawianiu łapek w górę, o subskrypcji mojego kanału, możecie też jakieś moje poprzednie filmy gdzieś tutaj oglądać. No i co, do zobaczenia, pa, pa!